jakże jest to typowa sytuacja, kiedy na ulicy jest jakieś zdarzenie albo zderzenie tramwaju z tramwajem. Dziecko z chęcią by sobie popatrzyło, co to się będzie dalej działo, a tatuś czy mamusia za rączkę ciągnie, nie wolno się go pić, chodź do domu. Dzisiejszy gość ma bardzo wiele talentów. Jest poetą, dziennikarzem, satyrykiem, konferansjerem, inicjatorem bydgoskich leksykonów operowego, teatralnego, muzycznego, literackiego. Jest autorem wspaniałych szopek bydgoskich. I można by tu jeszcze długo wymieniać. Ja mam nadzieję, że dzisiejszy powód spotkania to przede wszystkim ukazanie się nowego tomu Rozmowy z psem, ale mam nadzieję, że uda mi się wyciągnąć Zdzisława jeszcze na krótkie wspomnienia. Zapraszam cię bardzo. Dobry wieczór Państwu, serdecznie witam. No ten film mi bardzo fajną niespodziankę sprawił mały Olek, taka moja wczesna młodość jeszcze, bo ja byłem bardzo wcześniej już siwy. Dziękuję bardzo. I nawet to, co mówiłem, to jeszcze jest do dzisiaj chyba aktualne. W moim przekonaniu tak. My się znamy 20 lat, to pewnie w stosunku do... No to musiałaś być wtedy 4-letnią dziewczynką. To nie przypominam, kurczę. No ale no, wierzę ci. Jesteś tutaj dyrektorem, to masz rację. Bardzo ci dziękuję. Proszę. Bardzo mile wspominam czasy, kiedy był Węgliszek, kiedy się spotykaliśmy i kiedy rozpoczynałam pracę. Zdzichu rozpoczynał pracę również na szopkami bydgoskimi. To były naprawdę bardzo piękne momenty i uwielbiałam, jak Zdzichu miał dobry humor i no, zazwyczaj miał, ale jak przychodził do nas na pięterko, do Miejskiego Ośrodka Kultury i snuł opowieści. Jest tak świetnym gawędziarzem z elementami ruchu scenicznego, że po prostu albo wszyscy się bawiliśmy i zaśmiewaliśmy, albo słuchaliśmy z otworzoną buzią. Nie ma teraz takiego miejsca. Mam nadzieję, że niejako troszeczkę miejscem takim stanie się Salon Hoffman, ale to nie będzie to. Kawał historii za nami i ja wiem, że zawsze jest początek i koniec, ale szkoda, że ten koniec nastąpił tak szybko. Tak, bo Węgliszek już miał swój klimat, swoich bywalców, swoją tradycję. Jak można było tak szybko się tego pozbyć? Jak można się było tak szybko pozbyć Krystalu? Kawiarnia nie artystyczna, ale kultowa, legendarna, Krystal. Jak to szybko poszło? I nawet ta nowa pianola, która już się zaczęła rozkręcać i już miała swoich ludzi, już się coś działo. Malownicza antresola do góry, świetne ekspozycyjne miejsce na wystawy. Nie, już nie ma. No ile w Węgliszku było znanych ludzi ze świata. Przybora, już jeden z ostatnich jego spotkań, Agnieszka Osiecka, wielu, wielu wybitnych aktorów, literatów gościło. Już nie mówię o naszym środowisku, które tam miało naprawdę swoją ekspozycję. No ale trzeba się zawsze z tym pogodzić. Jeśli chodzi o Węgliszka, można było spotkać albo malarza, albo poetę, albo... Niektórzy mieli swoje stałe miejsca, abonamenty, karnety, tak, tak. No i ładna, fajna nazwa. A teraz jak to jest? Karamba, tak? No, Karamba może być w Helsinkach, w Budapeszcie, w Rio de Janeiro, a Węgliszek był tylko tutaj. Już sama nazwa dawała temu pieczęć. Pamiętam na jednym spotkaniu, tak mi było, tak się dziwnie poczułem, bo przeczytałem jako próbę te rozmowy z psem. I nagle, jak poprosiłem o pytania, nie było żadnego pytania dotyczącego tam wierszy, poety, struktury. Wszyscy się otworzyli na swoje pieski. To było, ale nie mogłem mieć za złe tego. Sam to wywołałem. Jest to energetyczny temat. A bardzo mnie do dzisiaj pamiętam, ujął taki jeden pan, nawet dokładnie wiem, gdzie siedział na końcu. Takie ataki z tyłu są zawsze najniebezpieczniejsze. I on mówi, proszę pana, a my mieliśmy takiego mądrego pieska, jak chcieliśmy z małżonką coś sobie powiedzieć, żeby on nie rozumiał, to mówiliśmy po niemiecku. No tak, ale tutaj tego nie będzie. Rozmowa z psem o wstawaniu dla wstawania.
Nie trącaj mnie tak nosem. Wiem, że muszę wstać. Wiem, że muszę, choć mi się nie chce. Zrozum, nie czeka mnie nic takiego, żebym się zrywał na równe nogi. Nie mam już za czym gonić i przed kim uciekać. Ale trochę ruchu nie zaszkodzi, więc cię zaraz wyprowadzę. Zrobisz pod drzewem co trzeba, powiemy dzień dobry sąsiadowi, wrócimy do klatki, wejdziemy do windy, naciśniemy szóstkę i twój pan przeżyje po raz kolejny jedynie mu jeszcze dostępny stan uniesienia. O zachlapanych oczach i opadłych skrzydłach. Teraz twój pan cię tu przywiąże i wejdzie do kościółka, by spotkać się ze swoim panem. Będziemy z nim sprawdzać, czy ten kaganiec, który mi założył, nie obluźnił się zbytnio, czy nie oblazły mnie pchły nieczystych myśli i ambicji niezdrowych. Czy chłepcząc z michy bez umiarkowania nie zachlapałem sobie oczu i nie błądzę teraz po omacku, po bezdrożach pychy i zazdrości. I znowu powiem mojemu panu, że bardzo się staram, ale mi nie wychodzi, że bardzo żałuję i że się nawrócę. A w kwestii pożądania żony bliźniego swego poprawy przyrzekać nie muszę, bo jestem już czysty jak anioł, któremu opadły skrzydła. O nie tych butach i nie takim teatrze. Co tak się gapisz? Widzisz przecież, że pan wkłada te lepsze buty. Nie będzie wieczornego spaceru, bo pan idzie do teatru. Jak przyjdę, to wyjdziemy. A jak wiesz, wracam szybciej niż kiedyś. Na ogół po pierwszym akcie mam już dość. To wrażliwy jestem. Nie mogę patrzeć, jak masakrują mi Fredrę, znęcają się nad Szekspirem, pastwią nad Słowackim. A jednak choć wiem, o co w tym wszystkim chodzi, to chodzę na te premiery nazywane projektami, by wychodzić po pierwszym akcie, przysięgając sobie, że to już ostatni raz. Bo pal sześć tego Moliera za Polską i Mickiewicza, ale z siebie głupka robić nie da. Więc jak zobaczysz za 2 miesiące, że twój pan wkłada te lepsze buty, to ugryź go w łydkę. Tylko nie tak mocno, żeby mógł jakoś jednak dojść do autobusu i pojechać do tego teatru. Wstawaj, pójdziemy do kiosku, kupimy gazetę. Zobaczymy, kto umarł. I znowu się okaże, że odeszły wyłącznie najukochańsze mamusie, najdrożsi tatusiowie i niezapomniani koledzy, żony o złotym sercu i mężowie dobroci pełni. Zobacz, tyle lat kupujemy te gazety i nic się nie zmienia. Ci wszyscy niedobrzy i nic nie warci, co mają swoje za uszami, diabła za skórą, jak nie odchodzą, tak nie odchodzą. No jak ma być lepiej na tym Bożym świecie? O potrzebie umiaru i proporcji. Mówię ci, piesku, plaża to plaża, a takie leżenie brzuchem do góry to całkiem dobra rzecz.
O, byle nie za długo, bo raka można dostać, albo na obiad się spóźnić. Tak już ten świat pomyślany, że co za dużo, to niezdrowo. I Pan Bóg wiedział, co robi, umiar i proporcje zalecając. Tylko przy żyrafie, jakby się trochę zagapił. Dzisiaj nigdzie nie wychodzimy. Czekamy na listonosza. Już nie przynosi poleconych listów, bo kto ma do mnie pisać, jak ja nie piszę do nikogo. Bo o czym tu pisać, jak nic takiego się nie dzieje? A jak kto umrze, to są telegramy, a jak się urodzi, to SMS-y. Ale dzisiaj listonosz wyciągnie z torby naszą najbliższą przyszłość. Będziemy mieli na życie świadczenia i aptekę. I na te półświńskiego ryja, co ci kiedyś po pijaku obiecałem. Ale ty tak się nie kręć, nie wierć, nie popiskuj pod drzwiami. Fakt, że trochę się spóźnia, ale przyjdzie. Czemu nie miałby przyjść? Tobie ten ryj też nie ucieknie, mnie apteka też nie. Zdążymy jeszcze nacieszyć się tym naszym szczęściem, które im później przyjdzie. No tym starczy na dłużej. O wyrzutach sumienia. Nie uwierzysz, ale nigdy nie głaskałem mojej mamy po głowie tak często i z taką czułością, jak ciebie głaszczę teraz po zmierzwionej sierści. Żadna z moich kochanych ciotek nie usłyszała tylu słów ciepłych, jakimi ciebie obdarzam, gdy kładziesz na moich kolanach swój głupi łeb. Otumaniłeś mnie tym swoim merdającym ogonkiem, tym skomleniem, kiedy wychodzę, i podskokami, kiedy staję w drzwiach, i tym poddańczym warowaniem przy łóżku, gdy grypa mnie złoży. Tylko patrzeć, jak zacznę mówić, że pies jest najwierniejszym przyjacielem człowieka. Oj nie, na szczęście jeszcze się na ludziach aż tak nie zawiodłem, żeby wygłaszać takie głupie herezje. Ale kto wie, jak długo wytrzymam. Dobrze, że zacząłeś szczekać. Ja też nie lubię tych chodzących po prośbie. Pukają, dzwonią, porządek dnia burzą, zamęt w głowie i mieszkaniu sieją. Ni stąd, ni zowąd, nie proszeni o to, robią EKG naszemu sercu. Prześwietlają pokłady naszej wrażliwości. Sprawdzają odporność naszego sumienia. Nie każdy jest przygotowany na takie kompleksowe badania w środku dnia przy kuchni nad grzybową zupą. A ten tu dzwoni i puka, jakby się paliło. No przestań szczekać. Jego to nie odstrasza, mnie denerwuje. Słyszysz? No słyszysz. Już odchodzi. A my możemy wrócić w należnym skupieniu do grzybowej zupy i świętego spokoju. O ślepym jastrzębiu i kulawej kurze. Widzę w twoich oczach głębokie współczucie. Masz rację. Im dłużej czytam to, co napisałem, tym bardziej nie wiem, co autor miał na myśli i co chciał powiedzieć. Mówię ci, piesku, pisanie to robota głupiego. Do końca nie wiesz, czy ci wyszło i poszło jak trzeba. Dlatego tak lubię obierać kartofle, pestkować wiśnie, wyłuskiwać fasole i orzechy łupać.
tu wiesz, na czym siedzisz i co ciebie czeka. Niszcząc formę, dochodzisz do treści. Sedno sprawy znajdzie się na wierzchu i poczujesz je w palcach. Tak jak ja teraz czuję ten bezradny długopis, co zawisł nad bezbronną kartką, jak ślepy jastrząb nad kulawą kurą.